Cześć, witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam proces tworzenia tej oto ilustracji z chłopczykiem płynącym łódką w roli głównej. Zapraszam serdecznie do oglądania. Więc tak, może zaczniemy od historii, co w ogóle praca miała przedstawiać. Na głównym planie widnieje mały chłopiec, można powiedzieć, że jest on podróżnikiem i wybrał się on na nową jakby swoją przygodę, a z tego powodu, że bardzo lubi płynąć sobie łódką, pływać łódkami ogólnie, to postanowił, że właśnie to uczyni, popłynie se łódką. Więc przemierza sobie las, ale nagle zauważa coś w oddali, niestety nie może zauważyć co to jest, dlatego wyjmuje swoją lunetę i stara się zobaczyć co dokładnie tam widać. Niestety nie zwraca on uwagi na okoliczności, w jakich się znajduje, czyli na przykład na to, że przed nim jest boja, z którą może naprawdę ulec wypadkowi, a za nim są rekiny, które go gonią, ale przez to, że jest tak zapatrzony na to, co jest w przodzie, to tego nie może zauważyć. I tak samo nurt jest tak silny, że jego łódka płynie bardzo szybko. Jest to mały włos od upadku, ale widzimy jeszcze także wioskę, która jest w środku lasu. No i właściwie to wszystko. To miała przedstawiać moja praca. Teraz może opowiem Wam pokrótce o kompozycji całej pracy. Z przodu, na samym przodzie, co będzie pod sam koniec zablurowane, żeby zrobić jakby taką lepszą trochę perspektywę, są widoczne drzewka. Z tego powodu, że one są jakby na samym przodzie, one są pocieniowane bardziej, one są trochę ciemniejsze, są także w kolorze fioletowym, żeby trochę odróżniały się od całej kolorystyki pracy. Także na pierwszym planie jeszcze przed tą rzeczką widzimy tutaj kawałek lądu, który jest pocieniowany przez drzewa. Na nim jest dużo jakby krzaczków, kwiatków i są także kamienie. Na samym środku i w sumie to jest najważniejsza część tego rysunku jest właśnie ten chłopiec z lunetką płynący łódką. Także obok niego są boja i rekiny. No i w tle mamy sobie drzewka, bardzo ładnie kwitnący zielony lasek, w środku lata, a w nim ludzie postanowili, że się osiedlą i zbudowali wioskę. Tak właśnie wygląda pokrótce kompozycja całej pracy. Przejdźmy może teraz do kolorów, którymi jakby no, pokolorowałem całą tą ilustrację. Więc głównie przez to, że jest to las, przeważa kolor zielony, czyli także z brązowym, bo tego koloru są drzewka. Lecz jest także rzeka, więc będzie także dużo koloru niebieskiego widocznego. Także go widać w trochę innym odcieniu, trochę bardziej taki wchodzącym w zielonym, taki kolor morski bardziej. Na samym przodzie, gdzie są te kamienie i tam jest ta trawka. No i także znajdzie się tu miejsce dla koloru fioletowego, jakimi są właśnie tu najbardziej drzewka z przodu. No i koloru czerwonego i pomarańczowego ogólnie, który jest na chłopcu, no można powiedzieć, że na łódce i na boi. Przejdźmy może teraz do cieni i światła. Na początku starałem się dodać takie podstawowe cienie, czyli jakby po prostu było zachmurzone niebo. To mamy takie podstawowe cienie, czyli na przykład cień rzuci bluzka, cień rzuci łódka na rzekę, cień rzucą kamienie na trawę. Takie podstawowe, tak samo cienie takie te pierwsze, które dodawałem, miały nadawać perspektywy. Na przykład miał pokazać na spodniach, że nie są to takie po prostu zwykłe spodnie 2D, tylko nadać temu efekt 3D. Tak samo na kamieniach, która strona miała być pokazana, która jest najbardziej wysunięta do środka, do kompozycji pracy, a która jest najbardziej zwrócona jak najdalej od głównego światła, które pada właśnie na chłopca i na całą rzekę. Także korony drzew rzucają cień na gałęzie. No i także domy, ta część, która jest taka bardziej wysunięta w las, ma być trochę ciemniejszego koloru. Kolejne cienie, które zacząłem nadawać, były to cienie pochodzące z promieni słonecznych, czyli między innymi cień... Nie cieniowały, teraz powiem o świetle. Między innymi oświetlały one korony drzew od samej góry, tak samo włosy naszego chłopczyka, co jest w środku. Tak samo niektóre części jego ubrania, czyli spodnie, które miały trochę przekrzywione i najbardziej właśnie na nie padały promienie słoneczne, także na jego rękawy, bluzki, także trochę na lunetę, także na części rzeki i także na trawę, która nie jest akurat w obrębie cieni drzew. No i także słońce padało na różne właśnie krzaki z przodu, roślinki i na kamienie. Oraz także na najbardziej podatne na słońce części gałęzi. Pozostałe cienie to nazywa się tak ogólnie ambient light, czyli to są, jakby to najprościej wam wytłumaczyć, to są takie cienie, gdzie normalnie jak na przykład macie na drzewkach, macie tą najciemniejszą część, najbardziej brązową, najciemniejszą, to tam pod sam koniec widzimy taki lekki niebieski smaczek jakby, lekki przebicie niebieskiego koloru. To jest właśnie takie ambient light, tak samo widzimy to na spodniach albo na samym dole łódki. Ona jest tak jakby ten cień na przykład, który jest na wodzie, odbija się także na łódkę i przez to ona jest trochę tak, zamiast być takim ciemnym brązowym kolorem, ona wchodzi trochę w kolor niebieski także.
Więc to dodałem na chłopca, dodałem to właśnie na drzewka, dodałem to trochę na kamienie, dodałem także na jakby dolną część rekinów, naboje, wszystko to, co odbija światło, więc tak, żeby to światło odbite wlatywało też na obiekt, który jest obok niego. Jeszcze powiem wam dodatkowo, że na drzewa dodałem tekstury, czyli na przykład nie po prostu nie od razu nie cieniowałem ich, tylko jeszcze przed tym dodałem takie wcięcia, wgryzienia w te drzewa, jakby przez to są one trochę ładniejsze niż takie po prostu same pocieniowane. Tak samo ważna część jest taka, że tu właśnie z przodu są kwiatki, są te na trawie, są krzaczki itd. Widać trawę, a z tyłu już tego nie widać, bo jest to trochę dalej i tego nie zauważamy. No i pod sam koniec, jak na początku wspomniałem, dodałem rozumiecie na samym przodzie, na same te drzewa z przodu. No i także, co jeszcze nie mówiłem, dodałem także rozumiecie na sam koniec, na ten las taki tam najbardziej żółtawy. Mamy zauważyć, że on jest tam najdalej i tam dodałem rozumiecie. Tak samo na jedno drzewko dodałem rozumiecie, na domki też troszkę dodałem rozumiecie. I myślę, że cała praca wyszła naprawdę fajnie. Możecie mi teraz napisać, jak wam się podoba ta praca w skali 1 do 10, czy naprawdę uważacie, że jest naprawdę taka przyjemna, może trochę, nie, kreskówkowa to nie jest, ale taka prosta, przyjemna praca, bez żadnych może większych szczegółów, ale mi się naprawdę podoba. No i czekam na waszą opinię w komentarzach. Więc co, jeśli czegoś się nauczyliście z tego poradnika, jak może, no nie, to nie był poradnik. Jeśli się nauczyliście czegoś z tego filmu, jak może lepiej rysować, jak ulepszyć wasze umiejętności trochę w rysowaniu, to zostawcie łapkę, subika i zapraszam was także na te inne filmy, bo one też mogą wam pomóc, na przykład jak rysowałem Bulbazaura dla mojego kolegi, albo kiedy tworzyłem intro dla jeszcze innego youtubera. Zapraszam was serdecznie, może się wam te filmy spodobają. A co? Ja na razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Siemaneczko!